Dzień dobry! Czy lubicie gierki na telefon takie jak Geometry Dash? Grałem w tą grę, słuchajcie, jak chodziłem jeszcze do szkoły. To było ze 3 lata temu. Słuchajcie, grałem w tą grę i strasznie jej nienawidziłem. Ona była taka trudna. Aj, byłem w nią strasznie słaby. Ale nie poddawałem się, na stop w nią grałem. A teraz, słuchajcie, do mnie to wróciło wszystko. I będę grał w tą samą grę, tylko że w Fortnite. Geometry Dash, Death Run, parkour. Więc jeżeli wam się podobają parkour, jeżeli lubicie Death Runy, to zostawcie łapy w górę, dlatego że ja tak bardzo nie lubię Death Runów, tak nienawidzę parkourów. Tyle czasu to się zawsze nagrywa, że musicie zostawić łapy, jeżeli chcecie, żeby pojawiało się więcej. Okej? Okay? Dobra. A my przechodzimy już do pierwszego poziomu. Okej, okay, pierwszy poziom, okej, okay, level pierwszy. Lecimy i zobaczcie, o co w tym chodzi. Właśnie biegniemy przez takie coś. I słuchajcie, jeżeli byście się zastanawiali, dlaczego na boki nie przychodzę, to dlatego, że się nie da, tak jak w Geometry Dash. Tam jest gra 2D i się nie da. I lecimy i słuchajcie, o to chodzi, żeby po prostu skakać albo chyba kucać, albo coś tam, po prostu trzeba skakać. Bo jeżeli się zatrzymacie, jeżeli wam się nie uda, to zobaczcie, za nami jest od razu bariera, która nas zabije. O, ciężkie skoki, ciężkie. To są chyba najtrudniejsze skoki, takie szybkie. O, goni nas, powoli nas goni. Okej, okay, okej, okay, co tutaj? Tu trzeba przejść, po prostu, okej, okay, przejść, przechodzimy. Biegniemy dalej i co? Dobra, skok, skok, o! Dobra, najgorsze jest to, że nie zawsze wiesz, co trzeba zrobić w ostatniej chwili. Dopiero się okazuje, co trzeba tu zrobić. Come on. Tutaj na pewno trzeba zejść na dół, okej, okay. Czy ten poziom serio jest taki prosty? To jest najprostszy poziom, jaki się da chyba. Uwaga, o, pilary, pilary. Skoki na pilarach. One nie są takie trudne w sumie. O nie, nie, jest, przeszedłem. Tak, przeszedłem pierwszy poziom. Czyli jak widzicie, nie jest taki trudny. Spróbuj ponownie. O nie, dziękuję bardzo, nie chcę ponownie próbować. Łatwy poziom byłby, dosyć prosty. Lecimy do main menu. A few moments later. Jest! Level drugi, difficulty normal, okej. Okay. Teraz będzie troszeczkę trudniejszy niż ten pierwszy, więc zobaczymy, jak to... Oj. Właśnie o tym mówiłem, jak się zatrzymacie, chociaż nawet jak spowolnicie bieg, to od razu giniecie. Dlatego nie możecie zrobić ani jednego błędu. I dlatego to jest takie trudne. Dobra, lecimy. Kolce są proste, a to co to jest? A, to jest wystrzał, okej, czyli ten level będzie z wystrzałami, dlatego że w Geometry da się jakby nowy poziom dawał nową jakąś właśnie, nowy sposób na przechodzenie, nie? Więc okej, czyli to jest poziom z tymi, nie wiem jak to nazwać, bounce padami takimi jakby. Okej, tu skaczemy. Tu jest skok, tu są bounce pady. I ścianka jakaś na górze. O! Goni nas, jesteśmy... Ej, jakoś przyspieszyliśmy. Jakbyśmy mieli szansę jedną na błąd. Okej, okay, skok. Tutaj znowu skok. Znowu są kolce. O nie! Myślałem, że nie dam rady. O nie, i to będzie trudne. To jest trudne. To są te jedne z najtrudniejszych długich skoków, których nienawidzę najbardziej na świecie. Ale one i tak nie są aż tak długie. O nie! O nie! O nie! Nie! Kawano! Słuchajcie, zamieszkałem w nowym domu, jestem w nowym domu. Przeprowadziłem się, mieszkam teraz z Dominiką w nowym domu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda nasz nowy dom i w ogóle, to prawdopodobnie nakręcę jakiś odcinek. Ale jeżeli chcecie wcześniej, to na Instagramie publikujemy codziennie Insta Stories i codziennie publikujemy, słuchajcie, znaczy nie, codziennie zdjęć nie ma, jeszcze nie było z nowego domu, ale Insta Stories są codziennie. Więc jeżeli jesteście ciekawi mojego życia, to zapraszam was na mojego Instagrama. A teraz skupiamy się, dobra. Tutaj zaczynaliśmy ginąć chyba, tak? Skok? O nie! Zatrzymaliśmy się na chwilę, ale na szczęście nie umarliśmy. Mamy jeszcze jedną próbę chyba. Uwaga! Dobra, tu jest zwykłe długie skoki. O nie! Tu się zatrzymaliśmy strasznie. O, to są te skoki! Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. Długie skoki, pilarów. Tu skok. Okej. Okay. Przejdziemy! Przejdziemy! Tak! Tak! Przeszliśmy drugi poziom! Dobra, jesteśmy w main menu i lecimy do trzeciego poziomu, żeby zobaczyć, jeżeli to jest hard, to ciekawe jakie są później. One week later. A nie, słuchajcie, jesteśmy dalej na poziomie normal. Okej, w porządku, czyli dalej nie jest trudno, ale pewnie jakaś nowa rzecz doszła do naszego asortymentu przeszkód. Więc tutaj normalne, proste skoki. Ja wiem, że jakby to nie jest aż takie ciekawe, bo słuchajcie... No, to jest po prostu skaczemy, ale mega fajnie się w to gra i zapraszam was serdecznie do zagrania. Kod wam się teraz wyświetla na górze ekranu, więc możecie wpisywać sobie kod i sobie zagrać. Okej, okay, tu jest jakiś wysoki skok. Takich wysokich skoków jeszcze nie było. O, co to było? Jest, nie. Widzieliście ten dziwny pilar? Ale słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby pojawiały się odcinki z Brawl Starsów na kanale jako dodatek, nie jako zastępstwo Fortnite'a, tylko jako dodatkowe odcinki, to słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie Brawl Starsy. To chętnie z wami ponagrywam, dlatego że... Aaaa! Spokój.
spokój i opanowanie. Chętnie podagrywam, słuchajcie, Brawl Starsy, bo uwielbiam grać razem z Dominiką w Brawl Starsy. Mam już 2500 pucharków, więc to już jest coś, nie? Mogę się tym pochwalić chyba w końcu. Mam już trochę brawlerów, chyba z 20. Więc generalnie prawie wszystkich już mam. O ile nie się nie mylę, jest 26, ale dobra, jesteśmy na Fortnite, więc nagrywamy Fortnite'a. Okej, okay. Jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Tu był coin chyba. Nie. Tym razem tu nie skakuję. Tym razem idę dołem. Uwaga, skok. Czyli da się i dołem, i górą. Jakby są coiny, to oznacza, że słuchajcie, można pewnie przejść na dwa sposoby. Na sposób trudniejszy, w którym zdobywacie pieniążek, oraz na sposób łatwiejszy, czyli po prostu schodzicie pewnie w dół czy coś. Dobra, skok. O nie. Nie, jak tu trzeba było szybko skoczyć, no. One long angry line later. Dobra, jesteśmy w tym samym momencie. Teraz skok, na chwilę się zatrzymać. Szybkie skoki, okej, lecimy dalej. Skok. Teraz co? Co teraz? Dobra. Okej. Teraz tylko skok. Na spokojnie, schodzimy. Skok wysoki, skok niski. Kolec do góry. I przeszliśmy trzeci poziom, jest! Ej, nie wiecie, jak ja się cieszę baga z tego, że jak przychodzę te... Nie! Na pewno nie będziemy robić trzeciego levelu! Lecimy dalej, lecimy do Mini Mini, do następnego poziomu. Jeżeli następny będzie hard, to ja nie wiem, czego się można spodziewać. Czwarty poziom i jest to hard! O nie, hard, ja nie mogę! To będzie najgorsza rzecz na świecie, jest czerwony i w ogóle prawie nic nie widać, okej. Skok, kolce, dobra, na razie... Na spokojnie, trzeba się skupić. Jak przyjdziemy tu za pierwszym razem, to jestem hardcorem. Jestem hardcorem. No jak nic. O nie, co to jest? O, już myślałem, że trzeba jakoś inaczej skoczyć. Okej, tu jest wysoki skok. Tu nisko. O, skok. O nie. Szybkie skoki. Najgorsze są te szybkie skoki jednak. Nie długie, tylko szybkie. Jak trzeba szybko reagować, to jest najgorsze ze wszystkich. Ale skoro to jest hard, to jaki jest poziom siódmy? To musi być jakaś w ogóle masakra. O! Dobra, na chwilę zastopowałem. Jednak czasami można się troszkę pomylić akurat w tej wersji. Na telefonie nie można w ogóle się pomylić, bo od razu giniecie. Więc, ale tutaj nie jest aż tak źle. O Boże, co tu się dzieje w ogóle? Jakie... Nie! Tamten wysoki skok, no ty chamy! Dobra, jesteśmy już prawie w tym samym momencie, gdzie przegraliśmy ostatnio. Jeszcze przed nami te... O nie! O! Już myślałem, że zginąłem. Dobra, trójkąt. Góra, dół, góra. Skok! Okej, okay, skok i teraz są te najgorsze. Co tu trzeba zrobić? Nie kucnąć? Nie. To są te trójkąty, do których trzeba się trochę zatrzymać. Tu są wysokie skoki. O Boże, to jest najgorsze. Tu normalnie zejść. O, skok. Zejść, skok. Tam był coin, nie wzięliśmy coina, nie. Dobra, trudno. Przejdźmy chociaż. Jest. Czwarty poziom przeszliśmy. Złoty level przed nami, jest to hard. Dalej jest hard. Czyli okej, możemy się... Nie będzie to jeszcze takie straszne, pewnie kolejny będzie insane. Ale kurde, ta bariera była blisko. Co jest, dobra. Ciekawe, czy tutaj jest coś nowego. Ciekawego. Chyba w każdym musi być coś nowego, bo o to w tym chodzi. Okej, skok. Ej, te poziomy naprawdę zaczynają się robić takie dziwne. Nie wiem, co tu się dzieje. Z każdym poziomem są coraz dziwniejsze. Uwaga, tutaj trzeba wyskoczyć. Okej. Lubię te jump pady, bo ja zawsze mam wrażenie, że one są do... Dobrze ustawione. Czy ja przejdę chociaż jeden poziom za pierwszym razem? Dobra, bounce pad. I po bounce padzie już tylko trzy dalekie skoki, które musimy przejść. Musimy, damy radę teraz. Raz, dwa, trzy. Jest, lecimy dalej. O nie mogę teraz zginąć. O, ale to jest stresujące, żebym teraz nie zginął. Bo w końcu przeszedłem te trzy dalekie skoki. Okej, bounce pad. O nie, żeby teraz nie było tylko żadnego troll bounce pada, bo ja się wezmę na niego od razu. Uwaga, skok. Okej, spokojnie. Opanowany. Zaraz umrę, opanowany. Opanowany muszę być. Okej, żeby nie było żadnego dalekiego skoku. Tylko żadnego dalekiego... Nie, pod sam koniec. Dobra, już sama końcówka, to musi się tym razem udać, proszę, skok! Uwaga, długie skoki, raz, dwa, nie skakać i uwaga! Jest! Tak! Piąty poziom przejął! Lecimy do następnego. Jeszcze tylko szósty i siódmy poziom. Jezu, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że już zostały tylko dwa poziomy. No ale niestety nie cieszę się, ponieważ ten poziom się nazywa harder, czyli jeszcze trudniejszy. Jest trudniejszy niż te, co do tej pory były. No nie, podwyższony poziom trudności. Dobra, skok. Jest jakiś niebieski, ciemny. Znowu nic prawdziwie. O nie, jakie wysokie teraz skoki są. O kurde, co tu się robi? Co tu się dzieje? Dobra, skok. Okej. Pilar. Trójkąty.
Nie. Dobra, znowu jesteśmy na trójkątach. Uwaga, na spokojnie teraz, Piotrek. Na spokojnie. Spokojnie. Okej, okay, jesteśmy dalej. Jeszcze tutaj, o nie, nie, nie o to chodziło. O Boże, jest, przeżyliśmy. Mimo błędu przeżyliśmy. Teraz nie możemy zrobić ani jednego błędu, damy radę. Damy radę, zrobimy to, teraz w tym momencie. Jeżeli to zrobię, to zostawiacie łapę w górę. Musicie zostawić łapę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście do tej pory. Nie wiem dlaczego w sumie tego nie zrobiliście, ale jeżeli dam radę teraz to przejść za pierwszym razem, to musicie ją zostawić. O kurde, ale było blisko. Proszę, proszę, no nie, wysokie skoki. Proszę, skup się. Nie, nie. Dobra, nie wytrzymałem już, słuchajcie. Szósty poziom jest zbyt skomplikowany. Idziemy stąd, idziemy stąd. Wracamy na początek. Ja chcę na początek, ja chcę do main menu. Proszę, dajcie mi iść do main menu. O Boże, co? O, dobra, zobaczymy jak to wygląda. W ogóle jak to wyglądało, gdzie ja przez cały czas... Gdzie ja zginąłem wtedy? Byłem już tak daleko i zginąłem. Tutaj? Nie, tu skoczyłem jeszcze. Tu byłem na pilarach, tu? Tego nie przeskoczyłem? Serio? Nie. Tak, tu! W tym miejscu, zobaczcie jaki długi skok! Oh my god, dobra. Zostawiamy, sorry, sorry, że nie przeszedłem tego. Ale słuchajcie, naprawdę spróbujcie to przejść sami. Bo nawet mimo, że oglądaliście odcinek, to i tak to jest w miarę ciekawe. I to jest gorsze niż Death Run. Wiele, wiele gorsze. A few moments later. Ale mimo, że nie przeszliśmy z szóstego poziomu, to i tak zobaczymy jak wygląda siódmy. I na samym końcu zobaczymy sekret. Level siódmy to jest level insane. Co to będzie? O nie, to wszystko jest kolorowe. Jakieś... O Boże, co tu się dzieje? Co? Kolorowy level? Ej, serio kolory tak bardzo zmieniają, że nie widzisz co się dzieje? Okej, okay, jak na razie... Jak na razie daję radę w sumie, skok. Tutaj pyk. O nie, i tutaj już. O nie, ten level jest nie do przejścia dla mnie i zostawiam go wam, żebyście wy go przeszli. Bo ja nie mam, nie, ja nie dam rady po prostu, okej? Okay? Nie dam rady. Zobaczcie jak on wygląda, ile tu jest tych skoków potrójnych. O Boże. Tu jest jakiś... Co? Ej, tutaj się nie wydają już takie trudne. Jest z tymi trójkątami, a trójkąty są, słuchajcie, najgorsze. Trójkąty są w opór najgorsze. Nienawidzę, ale patrzcie, jesteśmy szybsi niż strefa. Dobra, lecimy do main menu, zobaczmy co się tam skryje na samym końcu. Okej, okay, jesteśmy w main menu i to mnie najbardziej ciekawi ze wszystkich rzeczy w tej, na tej mapie. Czy tam jest łatwo się dostać? Nie, no takie parkury, gdzie nic nas nie goni, są proste, okej? Okay? A nie tak jak tamte. Naprawdę, przez to, że nas coś goniło przez cały czas, to się wydawało takie mega stresujące i tak się trudno to robiło. Jeszcze dodatkowo, wiecie, jak się mówi, to się nie jest aż tak skupionym. Dobra, ten skok jest jakiś dziwaczny. O, dobra. Jest i jesteśmy na górze. I co tu się znajduje? Co tu jest? Don't look at the map. Co? Jak to? Czemu nie patrzeć na mapę? Aha! Żeby użyć kodu, słuchajcie. Bo... No, no cóż no. No dobra, okej. Okay. Zbejtowani zostaliśmy. Zostaliśmy strollowani. Jeżeli wy też daliście się strollować, to wpiszcie kod zipek w twórcy w sklepie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji. O lajku i widzimy się następnym razem. Hejo! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!